Patrzę na was. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Żeby choć mój stary nie... Zejdź mi z oczu. Kurwa, z godzinę tam już siedzi. Nieźle go przycisnęło. Naszego barona ugryzie, to trzeźwy do krypty nie wróci. Mówisz, że skąd niby to wiesz? Nic z tego. Od dwóch dni wszyscy chodzą w krzaki. Chyba mam świeżba. Uważycie tę zupę na łopianie? Się nie potrójcie! Co i czego mam tu?
Jebać mi się chce. Skąd to bogi prowadzą? Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeknij mi. Azali wystarczy babelać raz w tydzień, czy więcej razy? Raz za wozem, raz na kozie.
powiem, gdzie Szabar ukryty. Twoi kompani dawno już łupy między siebie podzielili. Przynajmniej ja bym tak zrobił. A ty cicho. Siły na kaźń zachowa.
pęła chleje więcej niż cały plut. Na głodzie potrafi. Mordy, a może by na te potwory zapolować? A żeby nikt z sioła się nie odbatokował. Panie, co ma to jeździwe włosy? Zrobimy nowy model, dwuczęściowy. Który się nie jakoś zarybaczył. Łódka giwka z kosą po samą zgrabną ilość. Pierdolę. Czego?
błaga. Przysięgam, ja nie winny. Tak, a na kupców chodź, napadł prorok Lewiona. Pewnie z głodu swoje smarki zjada. Chętnie, byle jutro. Zasmuciło to barona, oj zasmuci. Oczy masz jak kocu, myszy też łapie. Stary z moim też spróbowali takiego rzemiosła. W tak pięknych okolicznościach przyroby. Nuda jak fiu. Co jest siwy? Ależ mam kaca. A jakby twój stary z moim też spróbowali takiego rzemiosła? Ho! Burak. Aha. 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 Jedna baba drugiej babie wsadziła do życi grad. Co jest siły? Uważaj, nie dojdą! A wy białowłosy, co się tak kręcicie? Krwawy baron wie o was? Jakby tej kokosze zęby zgniły, to by się od mego męża odczepiło. Chcecie spróbować pomocy? Gadają, że jak fasola smakuje.
pewnie zatracił i skórę z pleców mu zdarli. Prawda, Lito? O jacie! Masz oczy jak mój koteczek! Siedzi diabeł na dachu, pędzi gorzałkę po paku. Co upędzi, to wypije, rano od kaca z bólu wyje. Zostawcie mnie w spokoju.
Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Ano, nie kiepską. Wczoraj całe wiadro obierków przyniósł. Pojedli. Kłopotów? Same cię znajdą. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Ja wiem, coś ty za jeden? Uważaj, nie dojdą! Mów co chcesz, ale jego córka insza była. Co kto we wsi chorował, zawsze żarcia przyniosła. Pomocy nie odmawiała. Wtedy może on ją zatłukł w nerwach. Albo jego rozbójnicy.
Jak siedzi diabeł na dachu, pędzi gorzałkę po fachu, co mu pędzi sobie. A wy, białowłosy, co się tak kręcicie? Chyba wy baron wie o was? Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosucha musi być rada. Starczy tego dobrego! Ble, dżdżownice powyłażą. Kiedy wróci mama? Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w gwinta.
Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Bywaj. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Kiedy wróci mama? Zanosi się na deszcz. Dupa mi zgnie jak na... Czym mogę służyć? Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. To jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz?
Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki? Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Kiedy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Co masz na sprzedaż?
Bywaj. Co mogę dla ciebie zrobić? Co masz na sprzedaż? Masz ochotę na partyjkę gwinta? Thank you.
Czym mogę służyć? Mam ochotę na partyjkę Gwinta, tego mi trzeba. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj.
Czym mogę służyć? Potrzebuję zbroi. Bywaj. Czym mogę służyć? Potrzebuję zbroi.
Bywaj. Wiedźminie. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kniecych chałupach kurzyć? Mam ochotę na partyjkę gwinta. Czemu masz takie siwe włosy?
Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Tak piękny.
przyroby?
Amulecik, bezoar, może żółwi kamień? Bywaj. No to rozpadało się niedobrze. To planetniki nam deszcz zsyłają. Miecze ci w deszczu nie rdzewieją? Zara! Dzieci!
Kupuj cię, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. A nie chciałbyś odsapnąć od handlu i zagrać ze mną w karty? Thank you.
chcesz? Chodzi płacić za ich pomoc krwią i złymi snami. No to rozpadało się na dobre. Miecze ci w deszczu nie rdzewieją? Lewe towarzyska tak chciały. Nie idzie na lepsze, oj nie. A nie! Płacić za ich pomoc.
Coś mnie tu nilfgaardzkim ścierwem cuchnie. No słucham. Z czym przychodzisz? Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii. Nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Grywasz może w Gwinta? Grywam. A co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to... Siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. To grajmy.
Nie to, żebyś był całkiem do dupy, ale musisz popracować nad techniką. Wpadnij jeszcze kiedyś na partyjkę. No słucham, z czym przychodzisz? Masz ochotę na grę w gwinta? Na gwinta zawsze mam ochotę. To grajmy. Nie to, żebyś był całkiem do dupy, ale musisz popracować nad techniką. Wpadnij jeszcze kiedyś na partyjkę. No słucham, z czym przychodzisz? Masz ochotę na grę w gwinta? Na gwinta zawsze mam ochotę. To grajmy. Thank you.
Nie to, żebyś był całkiem do dupy, ale... No słucham, z czym przychodzisz? Masz ochotę na grę w Gwinta? Na Gwinta zawsze mam ochotę. To grajmy.
Wygrałeś. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Velen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary jasnowidz, który mieszkał na wschodzie niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle, co stara kobyła, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. Thank you.